przed wami w programie Karma Wraca Katarzyna Piasecka! Siemano! Jezu! Siemano! Boziu! Jak was dobrze widzieć, takich żywych! Bardzo! Kuźwa, ale jacy ładni przyszli! Kto by się spodziewał, prawda? Wy zazwyczaj jacy ładni, czy tak tylko na dzisiaj? Na dzisiaj? Ja też się trochę zrobiłam. To już max, nie? Z kimś się spotkałam kiedyś już gdzieś? Ta? 8 osób, fajnie. Czekajcie, a reszta tak zupełnie pierwszy raz na żywca? Tak. Że wcześniej z internetu? Tak. Jezu, to ja bardzo przepraszam. Bo ja filtry odkryłam. Tylko potem te miny na żywo. No trudno. Bardzo się cieszę, że was widzę. Bardzo. Pięknie. Ale państwo jesteście też tacy wiekowo różnorodni, to jest piękne. Tylko nie wiem, czy jest... chyba jest kilka osób takich bardzo młodych, że Szczawie. Jesteście tu, Szczawie? Jestem. Je, ty jesteś. Piąta mutacja za nim. W ogóle telefon nie dzwoni. Komu tu? Pani da ten telefon, ja odbiorę, bo to trzeba porozmawiać. Oczywiście. To się przesuwa? Halo, Filip? Co ty chcesz, bo ja tu zajęta jestem. Co ty teraz dzwonisz teraz? Jak to nie... Jak to słyszysz, że to nie babcia, to co? Filip! Nie będzie zaskórniaków w tym roku. Filip, a... Cześć. Filip, nie rozłączaj się. Daj go na głośnik, pecą mnie. Filip, jesteś na głośniku. Jesteśmy na spotkaniu, wiesz co, takie garnki sprzedajemy. Filip, jesteś? Tak, jestem. To ciekawe to macie. Bardzo, Filip, mamy ciekawie. A powiedz, Filip, ile ty masz lat? Wystarczająco. Czyli rozumiem, tak, że będzie ruchanie na koniec. Babcia chyba, że nie będzie, także sorry, Filip. Masz coś ważnego do babci, czy tylko po prostu tak chciałeś pogadać z nami? Ważnego? Nikt nie umarł, ale ważne. Uff, to byłby kwas, a wiesz, jest dużo ludzi, jest fajna zabawa, no dobra, no to daję ci babcię, nie? To czekaj, to wiesz co? Czekaj, bo tu babcia ma taki ten telefon nowoczesny. Dobra, wyłączam ci głośnik i idę do babci. Pożegnajmy Filipa serdecznie. Kochana, nie ma za co przepraszać. Proszę zapytać go coś ważnego. Poczekajcie. Co, skarpetek nie może znaleźć? Garnków. No to przecież babcia zaraz przyniesie, prawda? Nie ma w ogóle sprawy. No, pani taka młoda i babcia, to po prostu ja nie wiem, no. Ile ten Filip ma? 18 nie skończy. Nie skończy. Ojej! 18 nie skończył, to absolutnie. Ja też nie. Nie. Ja bym tak nie mogła. Nie w ogóle. Jeszcze wiem, jak już znam babcię, to w ogóle. Nie. Babcia mówi, że on jeszcze nie wie, co do czego. Na maksa. My też tak. Ja tak ledwo kumam, powiem babcie. Ale wiecie co, mnie to dobrze, że jak chwili, bo ja poniżej 18 to ja bym tu nie mogła mieć. Bo te takie tematy, a Jezu, a gdzie to? Powyżej 18, tak, są takie osoby powyżej 18? I wszyscy wychodzimy, dobra. I sama babcia, no to bawimy się. Widzę kilka dwudziestek, jesteście tu dwudziestki, co? Jestem, czekajcie, zrobimy to prawidłnie. Dwudziestki, dwudziestolatkowie, zróbcie hałas! Młode, chude, piękne. Nienawidzę. A ty w pierwszym rzędzie musiałaś usiąść taka chuda? Tak? Nie było tam z tyłu gdzieś?
No nic, no ale ciocia Kasia wita, tak? No. Bawcie się młodzieży. Przepraszam, coś widzę rozgadane mamy, już najebane, tak? One dopiero poznały smak alkoholu, tak że wiecie. Co tam, kochanieńka? Ciocia Kasia znajdzie miejsce z tyłu dla tej chudy. Jest moja armia. Chuda na tył. I z przodu same, olej. Boże. Cieszę się, że przychodzą też właśnie młodsi i bardzo fajnie. Bardzo fajnie. Niektórych żartów nie skumacie, no niestety. Ale dotrą za 20 lat, to się nie martwcie. Dużo trzydziestek widzę. Mam rację? Chyba, albo macie dobrych chirurgów, to też jest taka możliwość. Trzydziestki, trzydziestolatkowie, zróbcie hałas! Ryczące takie, dobrze, dobrze. Dobrze. Ale myślę, że moje serce się teraz uraduje. Teraz właśnie. Dawaj. Dawaj, no dawaj, nie za te pieniądze, kurwa. Może w przyszłej trasie, prawda? Zresztą mam takie osobne show, ale to jest zupełnie inne show. Dobra, czterdziestki, czterdziestolatkowie, zróbcie hałas! Wy już wiecie, że życie się kończy. Dlatego się mówi, że życie zaczyna się po 40, bo już kurwa nie ma czasu, prawda? No, babcia, widzę babcię, także ja muszę dalej zapytać. To babcia ten rozrusznik tam teraz trzyma ostro. Żartuję. Pani babcia, jak ma na imię w ogóle? Renata. Bardzo fajne imię właśnie dla Renaty babci. Bardzo super dobrane. Bardzo ładne. Dawno nie spotkałam żadnej Renaty. Czy są jeszcze inne takie właśnie 50, a może nawet 60 na sali? Zróbcie hałas! Wspaniale! Wspaniale! No i pani babcia Renata, proszę bardzo. No, no. Coś ogarnąć jakiegoś chłopaka młodego, fajny taki? Jakiś... Chce pani? Jakieś wymagania, czy już wyrąbane? Taki, co już może. Dobrze, że babcia ma zasady, bo Filip miałby się spyszna. Jakiś wolny, fajny chłopak dla babci Renaty? O, chyba ktoś idzie. A nie, to fotograf. Przepraszam? O, to... Każda babcia ma mieszkanie, co ty nie wiesz? Zresztą ja też mam mieszkanie. W kredycie chętnie oddam. Oczywiście, że kredyt. Oj. Ale fajnie, że pani jest, bo ja bym o tych wózkach na zakupy pogadała. Wiecie, ja sobie pomyślałam, że nigdy w życiu nasz łokieć nie był tak wyprostowany, jak w tym momencie. Ja sobie chciałam ostatnio kupić taki wózek na zakupy i słuchajcie, w ostatnim momencie się powstrzymałam i sobie myślę, nie, kurde, Piasecka, jak sobie kupisz taki wózek na zakupy, to będzie przekroczenie granicy starości, od której już nie ma odwrotu, nie? Także na razie się męczę normalnie z zakupami, powiem wam szczerze. Udawanie młodej po 40 jest bardzo męczące. No, ale niektóre rozwiązania dla starszych osób już teraz bym chciała mieć na chacie. Ty poręcz pod prysznicem. Tyle razy się po pijaku wyjebałam, że na maksa przetrzymała. O, jaki samotny klas! Ale bardzo kocham takie, to jest takie... Teraz... Nie, jeszcze nie, okej. Okay, bardzo kocham. W ogóle zaczęłam się ostatnio też zastanawiać, czy by sobie na chatę nie sprawić takiego zestawu pogodna starość, że bambosza, termofor i jamnik. Trochę wyjeżdżam, także jamnik musiałby być wypchany, prawda? Ważne, żeby tak siedział i słuchał. Taką mam fantazję, nie? I w ogóle poszłam dalej w rozmyślaniach. Dziewczyny, chłopaki, przepraszam, teraz was ominę, także się zajmijcie swoimi sprawami, dobra? Jakąś wódeczkę wyciągnijcie albo fiutry, nie wiem, żartowałam. Facet jak tylko może od razu walić. To jest niesamowite, prawda? Ale nie o tym. Nie chciałam babci stronę, przepraszam. Dobrze, nie skończyłam, bo to by było dziwne. Ale dziewczyny, bo my przez całe życie gonimy za jakimś ideałem faceta, że ma być taki i taki. A ja się zaczęłam zastanawiać, czy nie lepiej by było, gdybyśmy zamiast nawet takiego zajebistego gościa, z wypchanym portfelem nawet, miały takiego wypchanego faceta. Tak byś siedział w kącie i byś mówiła, słuchaj. I on by słuchał.
No, taki może troszeczkę milczę, trochę taki sztywny, no ale co nam więcej trzeba, prawda? O, ale poza tym, że mam takie jakieś, wiecie, rozkminy już takie, można powiedzieć, dojrzałe, prawda? No to też żyję, nie? No, ostatnio wróciłam na imprezy. Kurde, powiem wam, ja teraz więcej imprezuję niż 20 lat temu, nie? Naprawdę, ja się boję, co będzie za 20 lat. Z balkonikiem na parkiet, jeszcze ja! Ale weekendy po prostu super, jest elegancko. Gorzej w tygodniu. No w tygodniu tak siedzę na chacie, sobie myślę, kurde, może bym do kościoła poszła. Nie, żebym była jakoś tam wierząca, nie? Tak towarzysko bym poszła. Pogadać sobie o cenach kwater. A młoda rozkminia, co to kurwa są te kwatery? Może nawet do spowiedzi bym poszła, wiecie, tak się bardziej zwierzyć jak najlepszemu kumplowi gejowi. Po wszystkim zawsze to jakieś pukanie. No i myślę sobie, że taki gościu by mnie na maksa zrozumiał. Naprawdę, bo on też żyje w skomplikowanych związkach. Kumacie te dylematy, nie? Jak przed gosposią i ich synem ukryć romans z młodym, jurnym ministrantem, kiedy nadal kocha się gościa, który umarł 2000 lat temu. Skomplikowane, tak jak w moich związkach jest wiele komplikacji, tyle że ja nikomu na studiach celibatu powinku nie obiecywałam. Ale atakują mnie też takie myśli, wiecie, egzystencjalne w ostatnim czasie, nie? Się zastanawiam, ile mi tego życia jeszcze zostało i jakieś takie rzeczy. Znaczy, nie żeby się postarzać na siłę, absolutnie, ja mam super czas, super energię. Nie, ja po prostu bym chciała wiedzieć, ile mi zostało tego życia, żeby to dobrze przeżyć, nie? Wiecie? I ja nawet zaczęłam się zastanawiać, czy by nie przejść na wcześniejszą emeryturę. No, ale nie, że tak schodzę zupełnie ze sceny, ale mam taki luz w bani, że swoje już zrobiłam, że nie muszę się ścigać z jakimiś młodymi, ładnymi, utalentowanymi pizdami. Żeby nie było, że mam jakieś żale, absolutnie. Tak szczerze, bardzo dobrze kurwom życzę. Sobie tak na luzie występować, wiecie, tak dorabiać do emerytury, nie? Coś jak dziadek na stróżówce. Że jest wieczór, babcia Kasia pakuje kanapki w gazetę, jedzie do klubu opowiadać o ruchaniu ze sceny. Mi pasuje, nie? Przed rozpoczęciem może bym nawet na drutach porobiła, jakby się trafili chętni stand-uperzy. Ustalmy, ja jestem z Wyrolem, nie? Ale wierzę w to, że jak wy tutaj jesteście, to też jesteście z Wyrolami. Wszyscy? Nie. Tu szczególnie ja czuję taką energię inteligencji. Czuję to, no, bo wy tak to się śmiejecie, ale tak... Że oni tak raczej przyszli w ramach akcji Wspieramy kulturę. Bo tu moc, wiadomo, nie? Nawet babcia, bo ja w nią walę konia, babcia, a ci wachlarze wyciągają. Taka katedra tu się nam zrobiła. Wspaniale. No dobrze, też miło. Zdrowie. Wasze, no ja, lubicie też wypić alkohol? Bardzo fajnie, że sobie wódeczki przelałam. To bardzo fajnie. Nam nie dali. Nie dali wam wódeczek? No bo ty już jesteś kochana zrobiona. To już tobie wiesz. Ja ich prosiłam. Najbardziej najebani do pierwszego rzędu. Ja chcę mieć ich pod kontrolą, prawda? I dlatego babcia siedzi w pierwszym. No i jeszcze jest jedna rzecz u mnie z tym takim dorabianiem jakby do emerytury, tymi występami jakimiś, nie? Jest jeden mały problem, że ja wykonuję wolny zawód, także tam po prostu nie będzie do czego dorabiać, nie? No, ja dostałam takie wyliczenie z ZUS-u jakiś czas temu, ile bym miała, jakbym teraz przeszła na emeryturę, słuchajcie, wyszło 89 zł. No, także duża pizza, duże piwo, jeden wieczór, tak. No i od paru lat tak sobie po prostu odkładam na tę emeryturę. Tylko powiem wam, mam taki mały problem, jak to wyliczyć, do kiedy to odkładać, a kiedy zacząć pożytkować, nie? Bo ja się nie chcę sfrajerować, że się naodkładam i jeb nie żyję.
próbowałam to jakoś wyliczyć, wiecie, do kiedy to człowiek będzie żył, szukałam jakichś wzorów, coś kombinowałam, no jak to, na mnie nie ma wzoru, no bo ja nie mam odwagi na eutanazję, także nie ma wzoru, nie? I tak myślałam, co zrobić, finalnie zdecydowałam się na eutanazję na raty. Alkohol, fajki, stres, ryzykowne zachowania seksualne. Czy ja wiem, czy ryzykowne, nie? Raczej nie przeczytacie nigdzie, że tam Katarzyna Piasecka zginęła rażona prądem podczas seksu w stadnienie koni. Raczej. No ale kto z nas kiedyś nie fantazjował o seksie z nieznajomym? Żulem. Zimna noc, karton, kurtko, śpiwór i naprawdę brudny seks. Ja się rozmarzam, wasze twarze są takie, nie mów więcej, jest okej, jest okej. Następny wątek. Ale nie odrzucajcie tego pomysłu tak od razu, naprawdę. W tym pomyśle jest wiele plusów. Kobiety w końcu, my byśmy nie miały żadnych oczekiwań. Gościu po wszystkim do was nie będzie wydzwaniał, co nie? On nie ma telefonu, chyba że wasz. No, jedyny prezent, na jaki możesz liczyć, to wysypka, max. Zresztą szybko schodzi. I w tych moich wyliczeniach jest jeszcze jedna rzecz, która trochę mi to wszystko rujnuje, bo my, jak wszyscy dzisiaj tutaj jesteśmy, to my z jednej strony skracamy swoje życie, a z drugiej strony je wydłużamy, nie? I ja próbuję ostatnio we wszystkim znaleźć jakiś taki balans. No bo na przykład, patrzcie, ja dużo się śmieję, nie? Lubię się śmiać, ale śmiech wydłuża życie. Dlatego po każdej minucie śmiechu wypalam jedną fajkę. Balans! Alkohol niedobrze, niezdrowy, źle, ale po alkoholu jeszcze więcej się śmieję, także balans! A seks, nawet najbardziej ryzykowny, to jednak zdrowy ruch. Dlatego zawsze podczas seksu staram się leżeć jak kłoda, zero kalorii. Poza wyliczeniami i rozmyślaniami jakimiś takimi, wiecie, nad życiem, normalnie żyję, nawet, kurde, coś wam powiem. No bo ja nawet... Koleżanka rodzi, dobrze. Ciocia Kasia bardzo się cieszy. Albo dochodzi, to też fajnie. I gdzie? W katedrze. Powiem wam coś, nie? No bo ja nawet ostatnio, słuchajcie, wróciłam na randki. Zajebista reakcja. Ty? Ja, jest super, słuchajcie, randki na nowo są super, nie? To jest takie stymulujące na nowo, polecam w ogóle, jak ktoś się waha, idźcie na randki od razu, w ogóle nie ma... Ja widzę tutaj kilka par tuż przed rozstaniem, w ogóle się nie zastanawiajcie. Są super. Dobra, oczywiście, że będzie jeden mały problem, nie? Będzie, no wiecie, dokąd to pójść, jak już się skończy całą tę randkową szopkę, prawda? No bo dokąd, wiecie, ja na przykład do niego nie pójdę, nie? Bo ja nie z tych. Zresztą zrywać się o 5 rano, bo nie wzięłam wiadra z pudrem, nie! No do siebie też nie zaproszę, to tak nie, nie. Zresztą zobaczyłby tę poręcz pod prysznicem. Do hotelu? No tak, do hotelu to dziwnie też, nie? Czy pójdzie do hotelu, to by się chyba czuł jak jakaś dziwka, nie wiem. Zresztą we wszystkich hotelach w Warszawie jestem spalona. No i wiem, pewnie ci młodzi, nie? Mają teraz takie w baniach. Kacha, przecież są jeszcze akademiki. Ale powiem wam, że wchodzenie do akademika na matkę jest dużo bardziej upokarzające od bycia wziętym za dziwkę. Więc zostaje zimna noc, karton, kurtko, śpiwór. I tak jak wyszłam, jak się zajarałam, że tak fajnie wyglądacie z mojej perspektywy, że wiecie, dla mnie to jest mega kręcąca sytuacja, że każdy z was jest inny, każdy ma swoją historię, swój światopogląd, to jest piękne, że jesteśmy tu razem. I ja jestem w ogóle mega otwarta na to, że się generalnie wszyscy różnimy. Ale jak spotykam się z gościem i widzę, jak on miesza kawę i robi to w 37 zamieszań, kiedy na espresso wystarczy 12, to kurwica mnie strzela. I ja już wiem, że nic z tego nie będzie. Że niepotrzebnie wzięłam dużą latę i wjebałam się w sernik. No ale co, wyjdę w trakcie?
Szkoda sernika. Wiecie, dodatkowo ja jestem z gruntu dobrą osobą. Ja wierzę w to, że jak jesteśmy dla siebie dobrzy, to sobie gdzieś tam krąży, wraca, jest fajnie, nie? No nie mogę mu robić przykrości. I jedyny pomysł, na jaki wpadam, to wywalam na niego stolik i udaję nagły atak padaczki. Powiem wam, że gdyby dawali Oscary za udawanie padaczki, dostałabym, no. Naprawdę, przy udawaniu padaczki, udawaniu orgazmu to jest pikuś. Chociaż w moim wypadku to bardzo podobnie wygląda. Może przy padaczce toczę trochę mniej śliny z pyska? Ale co w sypialni, zostaje w sypialni, co nie? A tak w ogóle, bo tak patrzę po was, patrzę. Są w ogóle jacyś single na sali, czy ja tak w pusto strzelam te historyjki randkowe? Jeden, dwa, trzy. Ty też klaszczesz? Przecież ty jest dziewczyną. On właśnie się zerwał. No, na maksa. I załatwione. Dobra. No to czekajcie. Single, szykujcie się. To będzie ten moment, dobra? Nie wiem, czy tu u was. Nie ma to, jak wiecie, doprowadzić, żeby połowa sali cię nienawidziła, nie? Ale ku ucieszę drugiej połowy, nie? Najgorzej mają ci... Dobra, single. Teraz do was pytanie. Jesteście na sali? Zróbcie hałas! Jakiś taki zakątek, nie wiem... Z cztery osoby, bo tu oczywiście mówiłam, co będzie. O Jezu. Ale to mnie dziwi, że tak te single tam się tak jakby pod ścianę, tak jakby prawie wypchani z imprezy, nie? Długo jesteście singlami? Cztery? Cztery? To jest dosyć długo, co myślisz? Zabawcie go. No a dobrze ci w tym singlowym takim stanie? No to fajnie. A dziewczyna, która pięć? Dobrze ci? Daję radę. Przetarła łzę, prawda? Daję radę. Słuchajcie, ale poczekajcie, a może byście by się tak spiknęli i byśmy mieli tutaj dzisiaj takie poznanie, a potem byśmy wszyscy byli na weselu, byśmy wam prezentu nie przynieśli, ale to nic. Nie chcecie się poznać? A nie jesteś ciekawa, kto jest singlem na sali? Ja widzę ją. Jego właśnie tak wiesz. Który jesteś singiel? Czy mógłbyś podnieść rękę? O. Ajajaj. Dziewczyno, w ogóle się nie ogląda. Nie, żartuję, fajny chłopak, paszka wygolona, jest dobrze. No to, no ja tylko tak sugeruję, prawda, że jakby co. Ale to jest przedziwne, że o tutaj nie ma nikogo. Statystycznie jesteście tutaj. Ale ja wiem, że to ciężko się przyznać, tak jak wy się przyznaliście. Jesteście bohaterami po prostu. Ja wiem, bo ja zaraz bym zaczęła cisnąć coś, nie? No, że a kto jest singlem z wyboru? Wszyscy! Ja jestem singlem z wyboru, ja bardzo kocham swoją niezależność i Netflixa. Tak, to było o mnie. Ja jestem teraz taką singielką z odzysku, nie? Się odzyskałam, no. A powiem wam, kurde, jest w porzu. Pierwszy miesiąc jest w porzu, potem zaczyna się ryk. Nie? Bardzo, ale powiem wam, jak to szybko się człowiek przyzwyczaja, jak byłam w związku. Wiadomo, że widziałam same plusy w związku, nie? Teraz jak jestem w takim singlowym stanie, to też widzę plusy. Ale ten teren mój, to mieszkanie, nagle, wiecie, jak on się wyprowadza, zostajesz sama, ten dom jest tylko twoim domem, no to bardzo szybko to terytorium czujesz, że jest bardzo twoje, nie? Bardzo, że jak odwiedza cię mężczyzna na jakąś herbatkę, to tak troszkę wkurwia, że się kręci. Siedzicie w salonie, pijecie sobie, prawda, z pięknych filiżanek, ten wstaje, a ty kurwa dokąd? Do kuchni po łyżeczka, po chuj, ostygnie, palcem pomiesza. Co to w ogóle jest za zachowanie? To jest karygodne, jest protokół przecież wizyty, tu jest zaplanowana w salonie. Będzie rozporządzenie o relokacji, to się przerelokujemy, prawda? A mnie strasznie teraz po prostu, ale kurwa, no po prostu aż cała chodzę. A co za mnie tak patrzysz, kurwa? No co wcześniej nie przeklinałam, bo mnie wcześniej nie wkurwiały!
tak, że ja się czegoś boję, nie? Że on pójdzie do kuchni, otworzy szufladę, tam znajdzie równiutko poukładane widelce, noże, wibratory. Nie! Nie, ja takich rzeczy w domu nie trzymam i jem na mieście. Ale widzę, naprawdę, widzę plusy, tak, no bo co, trzeba widzieć plusy. Na swojego wieku też widzę plusy, no widzę na maksa plusy, kurde. Wiecie, kiedyś jak byłam dziewczyną, jak byłam w twoim wieku, nie, jak patrzyłam na takie raszpo jak ja, to mnie się wydawało, że takie osoby już w ogóle nie są aktywne, nie? Że one jeszcze do południa jakoś przepękają, potem idą do jaskini i siedzą. Teraz widzę tyle plusów dojrzałego wieku, nie? Tyle plusów. Słuchajcie, mając te przykładowe 40 lat, możesz wydymać o połowę młodszego gościa. Mając 20 lat, nie wydymasz 10-latka, bo to pojebane. Chociaż zależy, na jaką parafię cię rzucą. Ale widzę dużo plusów. Ja ostatnio się zorientowałam, że ja mam na koncie ćwierć wieku związków, nie? Ćwierć wieku. Kurde, niektóre osoby tu są młodsze niż mój staż. Ja lubię patrzeć w ten sposób, że ja po prostu jestem doświadczona w związki, nie? Że ja od razu widzę, jak coś jest nie tak, po prostu. Ja od razu widzę, jak coś jest nie tak, no. No na przykład z tobą, no wiesz. Ty się uśmiechasz, wydaje się miły człowiek i okej, fajnie, pozytywnie, ale od razu widać, że wkurwiasz. No, że pewnie chujowe prezenty kupujesz, co? Na pewno. No, no jak? A jak robisz minetę, to pewnie chłop też jak pies z miski. Pani potwierdza, partnerka? A babka? Nie no, fajne prezenty kupuję. Miskę. Miskę. Ten czas teraz, kurde. Lubię wiecie co teraz? Lubię tę niezależność, którą mam. Naprawdę, lubię. Ja, jesteście ze mną na Insta, pewnie część z was, albo na Facebooku. Wiecie, że jak ja tylko mogę, to gdzieś sobie lecę. Kocham podróże. I wiecie, jak mam ochotę gdzieś lecieć, to po prostu lecę, nie czekam, aż mnie mój misiu zabierze. I jestem taką podróżniczką, która lubi tanio kupić bilety, nie? Wiecie, jak tanio kupię bilet, to kurde, wtedy czuję, że zdobywam świat. Serio, nie? I kilka razy korzystałam z opcji biletów czarterowych. Nie wiem, czy korzystaliście, jeśli nie, to bardzo wam polecam. Ja tak poleciałam ostatnio taniutko na Dominikanę czy na Zanzibar. Wiecie, w pewnym momencie biura podróży wyprzedają miejsca w samolocie w dobrym... I jeszcze udar. No jeszcze tego, dobrze, że myśmy dla babci ambulans tutaj zamówili. Także ja zaraz pójdę, niech oni mnie ratują. Kurka taka, nie? Troszeczkę. I tak część myśli, naćpana albo najebana, ale śmiesznie, dobrze. Dawaj, ten ciśnie, kurwa, za 40 zł. Chociaż czekaj, jeszcze miesiąc będę sama to. Macie randkę? Mamy randkę? No, mówiłam was. Dzięki, a ty jesteś żoną? Zaraz będę. Zaraz będziesz już, no się rozbywasz. Wiecie co powiedziałam? Macie randkę. No wypycha, rozumiecie? A ja nie chcę. Nie w moim typie. Na razie, w tym miesiącu. Kurtko śpiwór. Z uwagą pamiętamy żarty. Na koniec będzie ankieta, prawda? Kto nie zda, zostaje i jeszcze raz jest oglądane to samo. Ale to było pojebane. Już to... Trzecią noc. Nie, Gaśka, już mówiłaś, żule, wiemy, dobra. I ostatni raz, jak pytam, kto jest singlem, cała sala, my jego rywa. Te loty czarterowe są zajebiste, powiem wam. Dobra. Lecisz bezpośrednio, daleko, za małe pieniądze, dodatkowy plus, lecisz samolotem pełnym Polaków. Piękna sprawa, no piękna. Lot na taką Dominikanę długi, nie? Tak, że każdy ze współpasażerów ma ze sobą wałówkę na lot i na 7 dni pobytu. Bo przecież wiadomo, że kabanosy najlepiej smakują na Dominikanie. Oni mieli tyle jedzenia. Słuchajcie, oni wyglądali tak, jakby lecieli tam otwierać food trucki.
całym terminalu unosił się zapach mięsa i gotowanych jajek, no. Smród jakich mało. Starsi pamiętają pewnie te podróże pociągami, nie? Jak ktoś się zabierał za obieranie jajka, to już lepiej było siedzieć w przedziale dla palących, no. Tyle żarcia, nie? I nagle idzie komunikat, że dzisiaj na naszym locie nie można żadnego jedzenia wnieść do samolotu. Nic, zero, nie? I słuchajcie, zaczyna się panika. Kobiety płaczą. Chowają, gdzie mogą, jedzenie. Ktoś próbuje dziecku kabanosa w pieluchę wetknąć, może się uda. Ludzie to jadają na szybko, jakby dopalali na szybko, nie? Słuchajcie, babka obok mnie w 3 minuty ojebała 2-kilogramową szynkę. I ryk, bo jej dupka została. I mówi, Heniek, ja już nie dam rady. A Heniek cały w smalcu właśnie zabiera się za sernik. Halina, ogarniemy. Ale nic, nic, nawet kanapki nie możesz wnieść dzisiaj na naszym locie, nic, zero. Ci biedni ludzie na pokładzie stają przed naprawdę dużym dylematem, nie? Czy kupić sobie tego rogalika na pokładzie za 10 zł, czy przez 10 godzin mleć swój język, a po wylądowaniu kupić frytki za 6 i być 4 zł do przodu. To są takie rozpiny, ja to wszystko słyszę, nie? Ale wiecie jak jest, jak ktoś sobie kupił cały pakiet, całą wycieczkę w biurze podróży, nie? Za 10 tysięcy złotych, bo się nie pierdoli z kasą, no to teraz przez 10 godzin będzie się pierdolił z własnym językiem. I to właśnie ci ludzie zjadają współpasażerów po katastrofie w dżungli. Ludzie już się po prostu słaniali z głodu i nic, nic. I te przechwałki na pokładzie, babka obok mnie, nie? Mówi, wie pani co? No to są wspaniałe wakacje, wspaniałe, no ale drogie, drogie, prawda, że drogie. No bo ja, proszę panią, no to ja 10 tysięcy złotych zapłaciłem. Ja wiem, to dużo. No to mówię, 10 tysięcy złotych. No a pani za ile leci? Ja za 1400. Ale jak to? A wie pani co, promocja była, jak już frajerzy te droższe wykupili. Hashtag Sucz. I nagle, słuchajcie, idzie komunikat, że będzie darmowy serwis, będzie darmowy obiad. Słuchajcie, ludzie się budzili, jedzenie, jedzenie. To był niesamowity moment. Jak oni to ogłosili, ja mam wrażenie, że w głośnikach sączył się Mazurek Dąbrowskiego. Stewardesa idzie, światło na nią, włos rozwiany, o witaj pani, nie? Podchodzi do nas, my tam przy końcu siedziałyśmy, podchodzi do nas, mówi, drogie panie, dzisiaj mamy ryż z kurczakiem. Ja mówię, no to poproszę. Babka obok mnie. Ja przepraszam bardzo, ale ja jestem wegetarianką. No niestety, droga pani, ale już mamy tylko ryż z kurczakiem. No ale niestety, ja jestem wegetarianką. Szanowna pani, w ofercie płatnej mamy również dania wegetariańskie. No dobrze, no to już niech będzie ten ryż z kurczakiem. I słuchajcie, jeden ryż z kurczakiem i mówi do mnie, wie pani co? 2 lata mięsa nie jadłam. No patrz panie, jaki wyjątkowy moment. No ale co ja mam zrobić, prawda? Co ja mam zrobić? Jak to dają za darmo, to to biorę. Tylko ja nie mogę nikomu powiedzieć, bo jestem taką wegetarianką naprawdę. I tak sobie pomyślałam, czy podobny schemat nie zadziałał z niektórymi osobami przy kilku ostatnich wyborach? Może wbrew mojej ideologii, ale za darmo dają, tylko nikomu nie mogę powiedzieć. I tak jak już się chyba 2 czy 3 razy zajarałam tym, że świetny tłum tworzycie, że każdy jest inny i ja mam spory szacunek dla osób, które według własnych poglądów głosują inaczej niż ja i zerowy dla tych, które kolejny raz pokusiły się na 500 zł, a potem gadały w towarzystwie, nie no wiecie co, chuj wie kto to na nich głosuje, nie? Ale, jak już jesteśmy przy tematach lekkich i przyjemnych, mam problemy ze skórą. Znaczy, nie, że z czyją skórą, nie? Nie, że tam wypierdalaj, czarnuchu! Nie, nie, ja to tak raczej come on, chocolate. Z własną skórą mam problemy, od paru lat się bujam z tym. Iluś tam lekarzy odwiedziłam, w końcu trafiłam na jednego lekarza, który mi powiedział, pani Kasiu, pani to powinna być jak najczęściej na słońcu i po prostu w słonej wodzie.
I ja sobie myślę, czy może być lepsze zalecenie lekarza dla osoby, która non-stop na Instagramie czyta komentarze, wiecie, przy kolejnych podróżach. Co ty, kurwa, znowu dziś poleciałaś? Tak, dla zdrowia, wiesz? Idealnie, nie? I ten lekarz mi powiedział, że ja powinnam, jeżeli chcę wyzdrowieć, to jest tylko jedno wyjście. Jak wyzdrowieć, to nad Morzem Martwym. Myślę, na dwoje babka wróżyła. Izrael to nie jest taki oczywisty, spokojny kierunek na takie fajne chillowanie, nie? No bo tam nikt z sąsiadów nie lubi Izraela, takie wakacje z adrenalinką. Że tu chill na plaży, tu nad twoją głową Hamas puszcza fajerwerki takie. Trochę lato, trochę nowy rok. Ale myślę, nieważne gdzie, ważne z kim, wiecie, słońce, plaża, choroby skórne, no przed oczami miałam lekko pryszczatych, ale jednak umięśnionych surferów, prawda? Spakowałam się, ogoliłam nogi, poleciałam. Wjeżdżam z impetem, patrzę, sanatorium. Słuchajcie, serio, trafiłam do takiego obrzezanego ciechocinka, nie? Balkoniki, defibrylatory, siwe pejsy, taki klimat. Ja codziennie rano się zastanawiałam, kto jeszcze zejdzie. Ale tam w warunkach sanatoryjnych śmierć nie była czymś zaskakującym, nie? Wiecie, na śniadaniu gościu pada w kolejce po jajecznicę, kolejka się przesuwa, dwie babcie zbijają piątkę, więcej dla nas. Ale po kilku dniach przywykasz do tego klimatu, nie? Że jak idziesz na plażę, widzisz zajęty leżak, to nie rezygnujesz tak od razu, tylko sprawdzasz puls. A nóż wolne. I były też spoko momenty, naprawdę, były. To pewnie wszystkie laski teraz skojarzą ten magiczny moment, dziewczyny. Jak wchodzicie do klubu i te spojrzenia facetów, nie? O, nareszcie jakieś fajne dupy. To ja tego nie znałam. Ale poznałam to tam. Słuchajcie, dla tych wszystkich starych dziadków z sanatorium, ja byłam młodą, gorącą laską, nie? Oni mnie normalnie rwali, a ja się w tym pławiłam. Miałam takie, o Jezu, nareszcie mam swój moment, o Boże. Cudownie, stare dziady krążyły wokół mnie jak rekiny, serio. I nie miałam okresu. Było zajebiście, do momentu, w którym dwóch zaśnienionych, śmierdzących dziadków nie zaproponowało mi trójkąta. Ale jak mnie bajerowali, że mają wysokie emerytury, że duże spadki po nich będą, nie? Ja wtedy, słuchajcie, ja naprawdę nie wiedziałam, czy mam się śmiać, czy płakać, no ale zobaczymy, czy coś przyślą. I były też babcie, nie? Były też babcie. I tu do wszystkich facetów się teraz zgłaszam. Chłopaki, jeżeli wam się wydaje, że na starość będziecie mogli bezkarnie oglądać się za młodymi laskami, to nie. Ona nawet jako ślepnie to zauważy. Każda baba ma w sobie takiego psa ogrodnika, nie? Że tam, mi już się nie chce, te stare splaczałe skurwielu, ale ty nawet nie próbuj, bo cię odetnę to kutasisko. A tej młodej, 40-letniej kurwie to oczy wydrapie, rozumiesz? Zauważmy, młoda, 40-letnia kurwa. Zamierzam zmienić nazwę na Facebooku. To się nie zdziwcie, jak kiedyś zobaczycie, młoda 40-letnia kurwa utworzyła wydarzenie, daj znać, czy weźmiesz udział. Ale po tym pierwszym szoku naprawdę czułam się tam super, młodo i pięknie. Bo wiecie, o co chodzi, że tak łatwo wpaść w kompleksy, jak się wszyscy naoglądamy tego Instagrama, tych wszystkich profili wiecznie młodych, zajebistych, chudych modelek, a wystarczy zmienić kontekst i to ty jesteś tą modelką. Dlatego po powrocie zaczęłam obserwować profile osób z nadwagą, chorobami. Patrzyłam na ich zdjęcia i czułam się zajebiście. Na początku tylko oglądałam, nie? Potem zaczęłam już serduszkować, a potem już tak się nakręciłam, że zaczęłam pisać im komentarze w stylu: słuchaj, wystarczy, że się tylko trochę postarasz i możesz wyglądać tak jak ja. Ja nawet zaczęłam się zastanawiać, czy nie zostać coachem i nie robić takich szkoleń ze średniości. Bo nie oszukujmy się, dojście do poziomu, który nam prezentuje internet, to jest w ogóle nieosiągalne dla większości z nas. Dojście do mojego poziomu jest na maksa dla każdego. Wystarczy się 2 miesiące zapuścić i jesteś gotowa. W podejściu do życia tak samo, nie? Ja mam w moim życiu tylko jedną maksymę. Ona brzmi tak.
Człowieku, weź coś zrób. Chyba, że w chuj ci się nie chce, to luz. I naprawdę jakoś tak się lżej żyje, nie? Bo po powrocie stamtąd inaczej spojrzałam na social media i w ogóle dalej lubię, ale się przestałam schizować. Tylko fakt, że ja jestem taką osobą, która lubi jedną schizę zastąpić drugą, nie? Także już mam nową. No, moja nowa schiza, ciągłe sprawdzanie baterii w telefonie. Ja to muszę wiedzieć, nie? Ja mam 100% i jestem szczęśliwa. Mam 10%, zaczynają się dreszcze, pod nosem mam takie gniazdko. Raz mnie to dopadło na ulicy, nie? Już szłam jak zombie, słuchajcie, 8%, a ja gniazdko, gniazdko. Jakiś gościu do mnie podchodzi, ale co, swędzi pieczę? I ja nie wiem, o co mi chodzi, nie? Ja nie wiem. Ja chyba się boję, że kiedyś będzie Armagedon i po prostu ja będę miała nienaładowany telefon. To jest tragedia w mojej głowie. Mi to tak siedzi w banie, że ja już nawet miałam taki sen. Słuchajcie, był koniec świata absolutny. Ja miałam baterię naładowaną tylko na 72%, a wszyscy w koło 100% i plecaki pełne powerbanków. I krążyli wokół mnie i się ze mnie śmiali, nie? Takie frajer, frajer. Ja normalnie się zryczałam w tym śnie, naprawdę. Tak jak kiedyś na apelu się zryczałam, miałam powiedzieć wiersz w podstawówce, nie? No się zryczałam, wszyscy się śmiali, bo z tego całego stresu to dostałam biegunki. W trakcie mówienia, w białej sukience. I wtedy sobie pomyślałam, o nie Kasia, od dzisiaj na scenę wychodzisz już tylko na czarno. Nie chciałabym zabrzmieć jakoś tak trywialnie teraz, ale ciągle jestem zaskoczona tym, jak świat się zmienia, wiecie, naprawdę. Jak to małe urządzenie nas do siebie przykleiło, nie? Jak podejście do spraw się zmienia. Patrzcie, kiedyś na przykład występowanie w reklamach to było sprzedawanie się, obciach, nie? Teraz to jest bycie influencerką, zawód. No, ja kiedyś odmawiałam, a mogłam reklamować jakieś tam fajne ciuchy czy perfumy. Teraz, jak mogę być influencerką, to dostaję propozycje typu lek na nietrzymanie moczu i ostatnio wjechała blachodachówka. Pisać, wiecie, na maila, w nawiązaniu do rozmowy 15 lat temu jestem zainteresowana, nie? No, także chyba pójdę w tę blachodachówkę. Także się nie zdziwcie, jak kiedyś na Insta zobaczycie w relacji. Siema, kochani, już do was jadę i mam nadzieję, że wasze dachy są już wyłożone blachodachówką firmy Dachex. O, jakie emocje, chyba się zasikałam, pora wziąć tabletkę. Zastanawiałam się, gdzie są moje granice i wyszło mi, że chyba nie mam granic. No, bo chyba wszystko zależy od kontekstu, nie? Ja na przykład bym nie chciała reklamować mielonki, ale z drugiej strony, jakbym tam dobrze wyglądała? Co na tle mielonki nie byłoby takie trudne, nie? Ale wyobraźcie sobie, że wchodzicie do spożywczaka, a tam stoi tyrolska z moim ryjem. Ciekawe, ile w ogóle osób by wzięło. Fajna taka tłuściutka. No i też zależy, z kim bym miała reklamować, nie? Bo powiem wam, że z takim George'em Clooney'em to bym mogła reklamować nawet azbest. Że pyszny i witaminy. No, ale bym się nie rozebrała do reklamy. Nie. Chyba, że... Chyba, że mogłabym się za to dobrze ubrać, no to wiadomo. No, ale tak to nie. Nie. Chyba, że z George'em Clooney'em. Nie no, z George'em to ja bym mogła się rozebrać, bzykać na azbestowej blachodachówce, zajadając mielonkę i nie trzymając moczu. Hashtag influencerka. No a powiem wam, nie wiem, czy to co teraz powiem, to jest taka prawda generalna, czy tylko moja refleksja oparta na moich przemyśleniach i moich znajomych, ale mam wrażenie, że chyba my kobiety mamy większy luz z homoseksualizmem niż faceci. Ja wam powiem, że ja na przykład, ja bardzo wspieram lesbijki, nie? Naprawdę. Jak widzę na ulicy dwie dziewczyny trzymające się za ręce, podchodzę do nich, mówię: cześć dziewczyny, jesteście lesbijki? Śpicie ze sobą, tak? Super dziewczyny, homo power, super! Odchodzę, w głowie więcej facetów dla mnie! Ja bym chciała, żeby na świecie były same lesbijki, sobie bym tak poogarniała i tobie bym dała.
Na maksa. Gejów też wspieram, żeby nie było. Wspieram gejów, bo jest ta teoria, która mówi, że ponoć z natury my wszyscy jesteśmy biseksualni, także zawsze warto próbować. Ja nawet w ramach próby poszłam do klubu gejowskiego. Naprawdę, zrobiłam się cała, odsztafirowałam, wchodzę, patrzę, każdy w moim typie. Wybrałam najpiękniejszego, podchodzę do niego, mówię, cześć, jesteś gejem? No tak. Kurczę, a nie chciałbyś czegoś zmienić w swoim życiu? Nie? Ojojoj, jaka szybka odpowiedź. No spokojnie się zastanów, co nie? Ja tu po prostu sobie postoję. Noc taka młoda. Nie chcę cisnąć, ale jakby co anal luz, naprawdę. Do dzisiaj nie wiem, dlaczego nie zadziałało. Wśród fantastycznego, co by nie gadać, gatunku męskiego, jest spora grupa facetów, która ma problem z gejami, nie? Ale chłopaki, więcej pragmatyzmu, naprawdę. Im więcej gejów na świecie, tym więcej kobiet dla was. Patrząc na co po niektórych, to wasza jedyna szansa. Jest taka też spora grupa facetów, którzy jakby się boją gejów, nie? Że mają takie w bani, że jak gej, to pewnie zaraz podejdzie i wyrucha. Da na maksa. Bo każdy gej to taki seksualny potwór. Gejdzilla. Gej nie myśli o niczym innym, jak tylko o przedymaniu jak największej ilości dupy i zacznie właśnie od twojej. Ta niedomyta, zarośnięta, ale jakże seksowna dupcia będzie pierwsza. Podasz rękę gejowi, to ją wykręci, zajdzie cię od tyłu i zacznie się analna apokalipsa. Przecież geje to nie są normalni ludzie, no umówmy się, nie? Przecież gej nie pójdzie do sklepu, się nie będzie zastanawiał, co dzisiaj na obiad, po co? Przecież on się żywi tylko spermą. Taką wydzieliną jakby. Jest jeszcze jeden typ faceta i ja się trochę boję tego typu, nie? Jak zaraz któryś wstanie i wyjdzie, to nie zatrzymujcie, nie? Chociaż mam nadzieję, że tutaj nie ma takich facetów. To jest taki typ faceta, który jak w towarzystwie pojawia się temat gejów, to on od razu musi zaznaczyć, jak bardzo nie jest gejem, nie? Takie, ta, pedały, kurwa! Pedaliska, kurwa! Leczyć to, kurwa! Zimą na mróz wystawiać, kurwa! Jakieś witaminy, coś elektrowstrząsne, kurwa! Plaga, kurwa, rozsiana, kurwa, po naszej ojczyźnie, kurwa! Stefan, ty mnie znasz 10 lat, nie? Ty, kurwa, wiesz, że ja jestem tolerancyjny! Ale akurat te pedaliska to bym w obozach zamykał, nie? Na maksa jebać pedałów, dokładnie, co? Jebać pedałów! A co ty masz na myśli? No, że ja każdego pedału, czy nie, ja nie! I to jest całkiem niesamowite, że mamy XXI wiek i teraz bardziej niż kiedykolwiek trzeba o tym mówić. Każdy ma prawo do miłości. Każdy, chyba że chce dymać dzieci albo zwierzęta, trupy, luz, im już wszystko jedno. Dla was to ja inaczej w ogóle powinnam. Ja powinnam, że może nieboszczki luz, prawda? No. No, chociaż nie, bo to wtedy babcia nieboszczka staje przed oczami. Wołaliście mnie! Dobra, nieważne. Ale wiecie, ja za to właśnie kocham stand-up, nie? Właśnie za to, że mogę być na scenie absolutnie sobą, całkowicie szczera z wami. Mogę wam powiedzieć, jak ja widzę niektóre sprawy. Możemy, nie musimy się zgadzać, ale mogę to zrobić, że komedia nas łączy. To jest piękne. I ja w ogóle mam wrażenie, że ja na scenie jestem dużo bardziej szczera niż w życiu prywatnym, nie? Naprawdę, ja w życiu prywatnym pizdeczka. Kumpela mnie pyta, jak wygląda. Ładnie, wiesz? Super, ja bym w tym na imprezę poszła. I idzie i stoi w kącie do czwartej, nie? A ja na parkiecie, co nie? Aż tak sur, dobrze, słucha. No. Teraz będę z wami absolutnie szczera. Słuchajcie, ja ostatnio tak na siebie spojrzałam, i ja normalnie zaczęłam żałować, że nie mam dzieci.
Naprawdę, ej, naprawdę, słuchajcie, ja już nigdy, naprawdę nigdy nie będę mogła powiedzieć, no wiesz, zostało po ciąży. Tylko dlatego, nie? U mnie te tematy się kończą bardzo szybko. Jak moja kumpela mówi, aha, weź zobacz jak ja wyglądam, mam tu i tu, Ania, zajebiście wyglądasz, dwójkę dzieci urodziłaś, super. Jak ja mówię, Ania, no weź, jak ja wyglądam, mam tu i tu, kaha, masz. I ja ją kocham za tę szczerość, nie? Ja bym tak nie potrafiła, no. Ta Ania, moja kumpela, urodziła niedawno dziecko, trzecie. W ogóle nie wiem, co z dwójką pozostałych było, nie tak. Szukaj dał, nie? No myślę sobie, dobra, jej szczęście nie mój problem. I spotykam ją na ulicy z wózkiem, przypadkiem, i słuchajcie, widzę ją z daleka, ona już mi macha, no jest szczęście, matka, wiadomo, nie? I ja jak ją widzę, to ja już się po prostu zapacam, słuchajcie, ja już dostaję palpitacji, nie? Ja już wiem, że zbliża się ten moment, że będę musiała zrobić... Jakieś śliczne. Mnie to tak stresuje, słuchajcie, ona podjeżdża, odsłania ten kocyk, mówi, Kasia, zobacz, o kurwa. Właśnie widzę najbrzydsze dziecko na świecie, nie? Bez rysów twarzy, czerwone, no mini żul tu leży, no. Nawet ma już kurtkośpiwór. To wszystko, te emocje, to jest dla mnie za dużo. Ja po prostu mentalnie ja obrzyguję ten wózek. Dziecko tonie, ból, 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 podnoszę głowę. Jakie śliczne. Prawda? No właśnie, nieprawda, ale nie mogę jej tego powiedzieć, nie? A moja kumpela ciśnie dalej, wiesz co, podobne do tatusia. No jeśli zapłodniła cię hiena, to tak. Ale myślę sobie, idę w to, nie? Ale wiesz co, Ania, oczy ma po tobie. Mówię o tych dwóch kreskach zaklejonych ropą. I nos, no nos cała ty, ta czerwona gruda na środku twarzy. Dziecko chyba coś wyczuwa, bo zaczyna płakać. Ona wyciąga dziecko z wózka, uspokaja. Ale nie wolno płakać teraz. Nie wolno. Nie, a kto to tak płacze? I sobie myślę, jery, szacun. Uspokaja dziecko w momencie, w którym sama ma udar. Nie wolno. Nie wolno. Nie, 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 nie wolno. Nie taka była umowa na spacerek, tak? Nie taka była umowa. Wrócimy do domku, tatuś będzie taki zły, taki... A zobacz, kto to tutaj noi, a kto to tutaj je, kto to je? Cionia Gania! Dziecko otwiera oczy, patrzy na mnie i teraz jemu się ulewa. I sobie myślę, rzeczywiście, karma wraca! Dzięki bardzo, mój człowiek, kochanie. Bo wiecie co? Bo ja chyba wrzucę to nagranie na YouTube'a i już zawsze ze mną zostaniecie. Co wy na to? Ale to teraz mówię do ludzi z YouTube'a, to już jest koniec. Do widzenia. Do was mam coś. Bo mam taki jeden jeszcze żart, nie? To jest taki żart, ja go bardzo lubię. To jest taki żart, który robię w trasie i on was rozbawi, no nie? On was rozbawi, ale tak za dwa dni. Bo wy kupiliście w necie na bileterii, nie? Bilety. I oni was, jak tutaj się zakończy, oni was zapytają o wrażenia, żebyście napisali opinię. I piszcie sobie, co chcecie, ale jakby ktoś z was mógł napisać taką opinię, że było super, ale żart o korniszonie najlepszy, nie? Nie ma, nie było, nie będzie, po prostu to jest taki wózek, który się wymknął spod kontroli. Bo ludzie zaczęli wszędzie pisać o korniszonie i niektórzy ludzie zaczęli przychodzić na występy, bo będzie żart o korniszonie. Raz przed wyjściem słyszałam, ciekawe co to będzie za żart o korniszonie. Słyszałam, o kurwa, nie wychodzę dzisiaj. A ja to tak niewinnie, ja po prostu chciałam...
chciałam urozmaicić paniom pracującym na bileterii, że jak ja jestem w trasie, to one z waszych maili non-stop przeklejają korniszony, rozumiecie? Przez 8 godzin, nie? One przez cały dzień myślą o tym, że muszą robić zapasy na zimę, nie? Niewinny żarcik i się rozniósł. Zadzwonił do mnie mój menadżer, nie? Mówi, Kaśka, jaki ty masz żart o korniszonie, ludzie wspominają! Mówi, Tomek, no przyjdziesz na występ, no to zobaczysz. Idzie dalej, nie? Bo ja ostatnio miałam spotkanie towarzyskie z moimi kolegami, wspaniałymi komikami. Była nas tam szóstka, ich piątka, ja jedyna dziewczyna. Fajny wieczór, super, ale nagle jednemu z najlepszych w Polsce się przypomniało, Kaśka ma jakiś żart o korniszonie, internet huczy. No i przy stole już zaczynają się przekrzykiwać. Ej, ty masz tego korniszona, nie? Jaki to jest ten korniszon? Że co, że masz całą historię, masz cały program o korniszonie? To się nie zdarza, żeby tak ludzie wspominali tylko jeden żart. O co tu chodzi? Mówię, spokojnie, chłopaki. Nauczycie się pisać dobre żarty, to wasze też będą wspominane. I oni jeszcze nie widzieli tego programu, nie? A niedługo zobaczą, także ja chyba zginę niedługo. Także super, że się spotkaliśmy przed śmiercią. Tylko ustalmy, słuchajcie, czy wszyscy wiedzą, co to jest korniszon? Nie, ogóreczek konserwowy, nie? Tak, no, nie, no pytam, bo w Pile była taka sytuacja, no. Pytam, kurde, a tam, słuchajcie, niektóre dziewczyny w Pile, no to korniszonem po prostu penisy nazywają. Ja mówię, dziewczyny, wy wyjedźcie za miasto, świat inaczej wygląda. Dzięki bardzo. Trzymajcie się. Dzięki z drogi Polski i szczęśliwi. Dobra, umowa. Cześć. Bardzo byliście fajni.